Hej, hej! Przed Wami Zagubieni z premierą 9 sierpnia 2022 roku. Książeczkę mam od wydawnictwa Wideograf, autorstwa pani Eweliny Nawara i Małgorzaty Falkowskiej. Taka maciupka, cudeńko. Powiem Wam, że niecałe 2 godzinki i pyk, książeczka przeczytana. Bardzo szybko się czytało i powiem Wam tak, że wpierw tu było takie lekkie wprowadzenie. Później takie delikatne wstrząśnięcie, bo choć nieśmiało na siebie właśnie zareagowali, to jednak te stado motyli, gdy na siebie spojrzeli, zaczęło jednak tutaj podskakiwać ich brzuszku. I tak całą sytuację poznamy właśnie z ich perspektywy, które czytamy naprzemiennie, jak możecie zauważyć. Najpierw jest tutaj Margot, później jest Kaspian. O, widzicie? Później jest Kaspian i tak calusinki czas na zmianę. I tak, ta para poznała się na obozie. I jak rażeni piorunem, od razu wpadli sobie w oko. Dzięki Bogu, jej przyjaciółka nie była tu często obecna, bo powiem Wam, że to prawdziwa torpeda opryskliwości, która wszystkim potrafiła się narzucać i strzelać niezbyt eleganckimi słowami. Jednak kiedy ktoś zaszedł jej za skórę, a była taka jedna osoba, to sprytnym zachowaniem pokazywała, gdzie jest jej miejsce. I dlatego Margot była właśnie z niej zadowolona, że się z nią przyjaźni. I tak, później mamy taki ukazany czas 2 tygodni później, z czego dowiadujemy się, że ich historia no jednak nie skończyła się tak dobrze. Margot bowiem w tym czasie zerwała z nim całkowity kontakt, myśląc, że była tylko przelotną miłością, a on teraz odgrywa się na niej za to, że udawała właśnie jego wcześniejszą miłość. Jest przy tym w wielkim błędzie, ale nieprędko to zrozumie. Ich spotkaniu towarzyszy taka trochę nieciekawa sytuacja, bo wiecie, tutaj ich rodzice oboje byli po rozwodzie. No i co? Postanowili znaleźć sobie partnera. No i kogo? No właśnie, mamusia i tatusia tych dwojga postaci. No i powiem Wam, że to jest bardzo niekomfortowe, bo powiem Wam, że nie są zadowoleni, że mają stać się rodzeństwem, a tym bardziej muszą udawać, że się nie znają, bo ich rodzice nie wiedzą, że byli jednak na tym wspólnym obozie, a nie na osobnym. To wychodzi w pewnym momencie właśnie przy stole i oni starają się mówić tak, żeby po prostu nie wyszło to, że się znają. On, powiem Wam, że stawia ją często w takiej dwuznacznej sytuacji, gdyż jego męskie ego no, czuje się przez nią wykorzystane, nawet nie wie, jak bardzo ją przy tym rani. I teraz pytanie do Was. Czy ta historia może się skończyć dobrze? No, czy rodzice ich w ogóle poznają ukrywaną przez nich tajemnicę? Czy to wszystko się wyda? Powiem Wam, że książka jest naprawdę niegruba i jest to bardzo szybka historia. Jest taki malutki momencie, gdzie zabrakło mi takiego tu rozwinięcia tej miłości właśnie w trakcie obozu, bo tu jeżeli niby są sobą zauroczeni, zaczynają się spotykać, robi się fajnie i nagle mamy 2 tygodnie później. No i gdzie to wszystko? I po tych 2 tygodniach później poznajemy, że już nie są ze sobą, tylko właśnie spotykają się, kiedy jej mama chce przedstawić swojego partnera i tu wychodzi buch, właśnie Kaspian. I co się dzieje dalej? No, jak dla mnie właśnie było to troszeczkę za szybkie przejście co do tego. Myślałam, że to będzie jakoś tam rozwinięte, pokazane, jak ze sobą chodzą i tak dalej, a tu tak szybko takie puch, jakbyśmy książkę ucięli na pół i mamy dalszy kawałek. Później już się zrobiło bardzo, bardzo ciekawie. Ale to oczywiście zostawię Wam w tajemnicy, bo powiedzmy, że to wszystko trwa gdzieś tak na 1/3 książki, to co Wam opowiedziałam. Dalej nie będę Wam już spoilerować. Według mnie książka jest dobra na podbudowanie własnych relacji, na przykład z mężem, z partnerem, czy tam z chłopakiem, bo jest tu pokazane kilka takich sytuacji, gdzie no można z nich brać przykład, aczkolwiek można uniknąć też takich sytuacji i błędów, które oni popełnili. Także powiem Wam, że książka jest fajna. Jak widzicie, jest to z programu, że tak powiem, niegrzeczne bajki. Będzie tutaj jeszcze jedna, jak widzicie, zimowy pocałunek. Zobaczymy. To jest pierwszy tom. Nie wiem, gdzie tu jest jedynka, tak na górze. A później będzie następny i powiem Wam, że jestem ciekawa, czy to właśnie będzie tak, że nadal będziemy o nich mieli możliwość przeczytania, czy już o kimś innym. No po obrazku mogę sugerować, że o kimś innym. Ale no zobaczymy. Jak ta cała seria, mam nadzieję, że uda mi się zebrać, bo no niby było właśnie ten taki przeskok, ale powiem Wam, że niekiedy w seriach bywa tak, że jedynka jest tak jakby opisana na poziomie, nie wiem, z 10/8, później mamy już te 5 punktów w górę, czyli mamy gdzieś takie 8,5 i jest coraz więcej i im dalsze historie, tym zdają się być tak jakby dopełnieniem później tej całej całości i coraz bardziej się rozwijają. Ciekawa jestem, czy taka zależność też będzie w tych
seriach, zobaczymy. Nie wiem, czy nawet będę miała okazję przeczytać, ale póki co, jeżeli taka możliwość będzie, to na pewno Wam zwrócę na to uwagę. Okej, ja się z Wami żegnam. Mówię, premiera sierpniowa, jeszcze jest sierpień, dzisiaj ostatni. Niedługo do szkoły, szykujcie się. I szykujcie się również na chwilę relaksu z wydawnictwem Wideograf, gdyż mają fajne, relaksujące książeczki. Okej, ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa, pa!